Siema widzowie, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałem was poprosić, żebyście dostali tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Jeśli już to zrobiliście, to możecie napisać w komentarzu swój nick, na jakim gracie na Dragona, ponieważ wylosuję dwie osoby, które wygrają Swagera na 7 dni. Także co musicie zrobić, żeby wygrać tego Swagera, no zostawić subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem oraz oglądać film do końca, bo myślę, że naprawdę wyszedł spoczko. Dwie osoby, które wygrały Swagera z poprzedniego odcinka, są one w przypiętym komentarzu, wam je Swagera nadałem. Także co, zapraszam was po prostu, moi drodzy, do tego oglądania odcinka, bo naprawdę myślę, że ta edycja Dragona będzie naprawdę przepotężna, ponieważ na starcie było 9000 osób, tak, 9000 osób. Mam gdzieś zrobionego screena, więc jeśli będę to miał, to wam po prostu wrzucę to. Mam tam chyba 8500 osób było na tym screenie akurat zrobione, ale wiem, że było 9000. Także moi drodzy, no co, zapraszam was po prostu do oglądania, bo edycja jest przednia, wbijajcie i prawdopodobnie, moi drodzy, 17 kwietnia będzie startował mój serwer speedhasek.pl, więc sobie po prostu przygotujcie czas, czy coś w tym stylu, jest to za 3 tygodnie, więc na luzie. No i co, trzymajcie się, miłego oglądania i yo! Dragona. I tak jak moi drodzy mówiłem zapewne na wstępie, na starcie edycji Dragona było 9000 osób. Myślę, że jest to jakaś rekordowa edycja Dragona. W tym momencie jest 4000 osób na Dragonie, ale 2 minuty temu był restart. Z tego co widzę jest 2600 osób już w poczekalni. Więc moi drodzy, naprawdę totalne wow, totalny pogers edycja. Jestem w ogóle zdziwiony, że tyle osób biło na Dragona. W ogóle chciałbym wam też powiedzieć, że 17 kwietnia będzie startował mój serwer speedhasek.pl. Teraz edycja już na 100% wystartuje 17 kwietnia, więc mam nadzieję, że wpadniecie. A my, moi drodzy, sobie po prostu porobimy to, co edycję, co każdą edycję na starcie, czyli poceniamy sobie po prostu to, co robią gracze, a graczy jest naprawdę mega, mega dużo. Więc, moi drodzy, tepnijmy sobie może na początku tak jakieś do losowej osoby. Jest to Cysiu. Co robi pan Cysiu? Panie Cysiu, pan sobie tutaj elegancko kopie, coś tutaj, jakąś stoniareczkę ma, enchancik ma. Czy ja mógłbym mu coś mu rzucić? Wiem, że mam kity panu Cysiowi, zestaw z premium case'ami. Czy pan Cysiu tutaj żyje? Panie Cysiu, rzucimy panowi Cysiu dwa premium case'y, zobaczymy, czy je zbierze pan Cysiu dwa premium case'y. W ogóle nie mogę sprawdzić, szkoda, że nie mogę sprawdzić, jaką on ma rangę, ponieważ ja tutaj mam rangi na Swagera. Aha, pana Cysiu się wywaliło, no dobra, no to sobie weźmiemy w takim razie te rangi, ale nie mogę ich zebrać. Nie wiem, czemu ich nie mogę zebrać. Aha, bo jestem na Vanishu, no ale nie mogę wyjść z Vanisha. No dobra, trudno, bo ja mam tego oceniacza gilli, więc niestety z Vanisha nie mogę wyjść. Jak pan Cysiu się zaloguje, to po prostu będzie miał. A ja sobie wezmę, moi drodzy, w takim razie kit Swagera i sobie wezmę tutaj te przedmiotki. Elegancko, sobie odbierzemy tutaj kit Swagerki i porozdajemy trochę premium case'ów. Dobra, wpiszmy sobie typa do następnej osoby. Jest to w tym momencie Gilia Lasty, Farm 212, Dziopa 137, tutaj sobie elegancko goście kopią. Przydałoby się jakoś ich standardowo potrolować. Jakoś by tych typów się przydało tutaj potrolować, moi drodzy. No ale zobaczymy, czy panowie się tutaj nabiorą na moje trollingi, czy będą mieli jakieś mindfucka, że tutaj jakiś stone. Nie wiem, czy... Nie wiem, co robią. Chcę ciekawie, co oni tutaj zdziwią. Czekajcie, może naprawię z tych kilo. Może naprawię, czekajcie, czy ja mam diaksy? Czekajcie, mam diaksy, naprawię z tych kilo u nich w enchancie. W sensie w enchancie kowadle. Czekajcie, to słyszeli. Czekajcie, to słyszeli, panowie. Gilia Lasty. Czekajcie, są w szoku, czekajcie, wybudujemy tutaj siusiaka. O, wybudujemy tutaj siusiaka, bardzo dziecinnego. Gilia Lasty. Oj, panowie, co się tak patrzysz? O, hitniemy go, on w szoku, nie wie, co się dzieje. Steven nie wie, co się dzieje, gościu jest w totalnym szoku, czekajcie, rzucę. Nie ma ucieczki. Nie, dobra, rzucimy mu premium case'a standardowo. Ja nie chcę premium case'u. Tutaj, premium case'y są. Dostał tutaj. I temu też rzucimy dwa premium case'iki, trzymaj, panie. Premium case'iki, SS'a chcą? Oni mnie nie widzą, ale zrobimy sobie z nich tutaj SS-ika z Gildią Lasty. Zrobimy sobie tutaj SS-ika z Gildią Lasty. Pozdrawiamy Gildię Last oczywiście bardzo serdecznie, jak każdą inną gildię. No i może, drodzy, po prostu może polecimy do innej osoby. Niech to będzie na przykład 03. Zero three niech to będzie. Gościu kopie na stoniarce, chyba go poszedł na spawna. Tak, poszedł na spawna na jakąś up tutaj na grubą deparkę. Czekajcie, w ogóle zobaczmy, co tutaj się dzieje, moi drodzy, na spawniku. Co tutaj robią gracze? Tutaj raczej nikogo z drzewkarki nie będę może rzucał, no bo zrzucał, ponieważ no, raczej nie chciał tutaj nikogo potrolować w taki sposób.
W ogóle nie wiem, czy widzieliście Spawn Dragona, ale Spawn Dragona wygląda naprawdę spoko. Z tego co widziałem, Sajek naprawdę długo ten spawn budował na live'ach, więc no możecie ocenić, w sumie napisać w komentarzu, jak oceniacie ten Spawn Dragona. Ale wydaje mi się, że naprawdę taka czwórka z plusem. Kiedyś pamiętam, że kiedyś dwa lata temu był taki fajny spawn, tak jakby w takim cave'ie, wtedy mi się mega podobał, ale ten spawn jest naprawdę całkiem niezły. Dobra, tepnijmy może do innej osoby, zaraz może tepnijmy do topowych gildii, to będzie 00 Wagon. Gość tej kopie na stoniarece, gildia Kryt, czekajcie, GTP Kryt 120. Co robi gildia Kryt? No nic tutaj nie robią. Ja bym chciał tepnąć do jakiejś gildii, wiecie co? GTP Myk. Tepnę do Myków, to był sojusz na mojej poprzedniej edycji i chciałbym zobaczyć... Aha. No. Tak to wygląda, moi drodzy, tak to wygląda. Gildia Myk tutaj naprawdę wzięła się mocno za robotę. Gildia Myk naprawdę wzięła się mocno za robotę. Tu wam powiem, że naprawdę lecą na YOLO. O kurczaczki. O kurczaczki, oni naprawdę tu na YOLO lecą, powiem z tymi boyfarmerami. No ale Gildia Myk, oni zawsze z edycji kurczę tutaj mają mega fajnie ogarnięte kuboidy. Pozdrawiam oczywiście Kafiego, tutaj moją mordeczkę z gildii Myk. Tak to wygląda. Tepnę może też do moich drugich sojuszników, czyli w sumie do ZK, w sensie osoby, które kiedyś grały ze mną w ZK, do Hotów. Wow, Hoty! Hoty, co oni tutaj mają? Co Hoty tutaj mają? Yo, pierdykam. No dobra, żółwik tutaj wybudowali jakiś wielki zopsa. Nawet, że taki jakiś kloc. Czekajcie, GTP może 50? 30? 20? 10? No nie wiem, czekajcie, info hot, zobaczymy, czy ktoś tu jest, czy Michał ktoś tu jest online. TPA, dobra, tutaj nikogo od nich nie ma, Bartolka jest, to jest mój wspierający. Bartolka, co oni tutaj robi? Czekajcie, TP Bartolka, dobra, wysłałem do niego teleportację. O, dobra, tepnę do jakiegoś Bartosza i do Łukasza. Dobra, Łukasz 137 i Bart... I Łukasz 137 i pan tutaj Bartosz. Dobra, rzucimy po dwa premium case'y. Trzymaj gościu, ty też trzymaj. Zrobili sobie tutaj z jakiejś stoniareczki eleganckie. Coś sobie tutaj po prostu gracze kopią. Powiem wam, że na poprzedniej edycji jakoś mi się tak wydawało, że więcej było tych ludzi. O, 4600 osób na Dragonie, 23 jest w ogóle, więc no 4 godziny po starcie, bo wiadomo, start był opóźniony przez OWH. Dobra, może po prostu, moi drodzy, posprawdzamy te topki, gildie z topki. GTP ST 120, co czym, czy któraś gildia coś tutaj ma? Nic nie mają, ci tutaj nic nie mają, czyli tak jak zawsze gildie stopki mają gówno, wielkie G, że tak powiem. Dobra, GTP, może Cwele niech będą, GTP z Cwele 120 poziom. Co oni tutaj mają? Co to jest, moi drodzy, czekajcie, co to jest? Co oni zrobili, moi drodzy? Jo, pierdzielę. Tak wygląda gildia stopki. No nieźle. No nieźle, tak wygląda gildia stopki. What the fuck? No nie wiem, czy mnie to śmieszy, ale no. No nie wiem, to mnie to zawsze bawi. Gildia stopki, kurczę, tutaj wiecie, wiadomo, gildia zawsze pod klepę. I oni nigdy kuboidów nie robią, aczkolwiek tu mają coś zrobione na dole, czekajcie, to jest 25 poziom. Coś tu mają zrobione, tu raczej. Nie, tu nic nie mają zrobione. Okej, w tych miejscach nic nie mają zrobione, aby tam po prostu do góry mieli zrobione, więc tak to wygląda. Dobra, GTP ekip. Może to będzie ekipa Freeza. Ciekawe, czy oni mają rozwinięcie ekipa Freeza albo coś takiego. Ekipa sprzątająca. No dobra, ekip tutaj gildia ekip ma jakiś żółwik, ale czy mają zejście? Oj, obsydian. Chyba tutaj ktoś zginął od nich. Mi się wydaje, że ktoś od nich tutaj zginął. Na szczęście tego nie pozbierałem, tego obsydianu. Ale musiał ktoś zginąć, bo ten obsydian by to raczej tutaj tak bez powodu nie leżał. Może idźmy do nich na 50 poziom? W przypadku poszedł na 150 poziom. Gdzie to jest 50 poziom? 30, 20, 10. No nic nie widać. Nic niestety, moi drodzy, tutaj nie widać. No ale GTP, dobra, lecimy może na następnej gili. GTP 2005, 120 poziom. Jak to wygląda? Tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj gildia 2005. Nie wiem, czy to ich tutaj jakieś roczniki urodzenia, czy coś w tym stylu. Myślałem, że to wiecie, jakieś nawiązanie do gangu 2115. My zrobimy gang, tak? Chyba jakoś tak to było. Z tego co powiedziałem, pewnie trochę cringe wyszedł. Ale no, pewnie cringe trochę wyszedł z tego co powiedziałem. Ale mniejsza o to. Dobra, tutaj 10 poziom, ja pierdykam, nic tu nie mają, no nie podoba mi się to, kurwa. Kurka, nie podoba mi się to, że tutaj te pieniądze mają, aha. Także tak to wyżywa, w ogóle czekajcie, bo widzę, że Camper ma live'a. Widzę, że Camper ma live'a, bo tutaj na telefonie mam, oglądałem sobie live Campera. I widzę, że nadal Camper ma live'a. Czemu, jak sobie tepy Camper, znaczy co robi Camper, sprawdźcie co robią Camper. Albo Malti chyba też miał live'a. Malti ma chyba też live'a, o, Maltiego goni jakiś typ, o, popatrzcie, co robi Malti. Malti ucieka, oj, dwóch typa go goni. No kurczę, pomogłem Maltixonowi. Ale wiadomo, nie ma tutaj tak, nie ma tak łatwo, bym jakoś strollował może, czy coś w tym stylu. Dobra, patrzmy, kocie ruchy Maltixona.
A wiecie co? Czekajcie, ja szybko wejdę na telefon i zobaczę, czy aby na pewno jest to Malti. Bo tak mi się wydaje, że on miał live'a, bo Malti w sumie zawsze streamuje o tej godzinie. Czy jest to Malti? Tak, to jest Malti. To jest Maltixon, więc no pozdrawiam Maltiego. Oj, banią pada, podba banią Maltiemu. Dobra, czy ucieknie? Jakieś kocie ruchy Maltixona? Oj, perełkę rzuca, pewnie Malti teraz mówi, ale cwele, na listę cweli Malti pewnie wpisuje tutaj ziomeczków. Nie no, oczywiście żartuję. albo w sumie jest to wielce prawdopodobne, tak? Ale blebą tej goni Maltixona, lebo Malti da radę uciec. Oj, bania padła Maltiemu kolejna. Chyba tak, no, wstety wiesz, Malti nie ma, ale na ruzie ucieknie, także gratki tutaj dla Maltixona, bo uciekł na easy. Także tutaj dwa stiwki mu nie dały rady, więc sprawdźmy może po prostu teraz, co robi Camper. Camper co robi? Oj, klepie. Camper się klepie, bo chciałbym zobaczyć, który to jest Camper. Dobra, Camper, aha, dobra, tamten typek jest, nie jest na incognito. Camper tu na YOLO leci typa. W ogóle widzę, że Camper ma 700 osób na live w tym momencie, także wow, gzy dla Campera. Oczywiście Camper to Camper na YouTubie, a Malti to po prostu Malti. Także tak to wygląda. Camper tutaj sobie typa leje, gości mu ucieka. W ogóle ciekawy jestem, ile z TPS-ów, czekajcie, muszę wpisać list. Ile z TPS-ów na sektorach? Pewnie tak z 18? O nie, po 19 TPS-ów jest, o kurde, jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Myślałem, że tak po 18 TPS-ów, ale ładnie cisną. I kto wygrał? Camper. Dobra, wygrał Camper. Dobra, weźmy go, strolujmy. Dobra, strolujmy Campera. Czekajcie. Dobra, damy mu premium case'y. Jakieś dwa. Nie mam drewna. Czekajcie, bo... O nie, czemu nie zabrał tych premium case'ów? Nie, no dobra, nie będę go tutaj trollował. Ale on ma live'a, więc go bardzo serdecznie pozdrawiamy. Więc moi drodzy, sprawdźmy jeszcze, co robi jakaś inna gildia. Może stopki. Szkoda, że chat jest wyłączony, bo tak, gdyby chat był wyłączony, to bym zapytał, do kogo mogę tepnąć, żeby tutaj sprawdzić, co gracze lobią. Co gracze robią. Więc dobra, GTP Lufa, 120 poziom, bo Lufa to jest kolejna tutaj gildia w topce. No nic nie mają te gildie. To niech będzie może GTP Gods, bo ich nazwa by wskazywała, że tutaj są dobrzy. Aczkolwiek wiadomo, jak to jest z tymi gildiami. Coś tutaj panowie mają, aczkolwiek zastanawiam się, dlaczego mają żubik z drewna. Ci panowie tutaj. Dosyć dziwna sprawa, że tutaj żubik z drewna jest zrobiony, ale no okej. Człowiek z drewna jak najbardziej może być, bo w sumie czemu by nie? Tylko czekajcie, 87 poziom, dobra, oni na 87 poziomie tutaj mają Info Gods. Aha, bo jest jeszcze Gildia God. O proszę, jest Gildia Gods i Gildia God. Gods są w topce, a może też piszmy GTP God, 120 poziom. No. Proszę bardzo, Gody tutaj, no. Gody się naprawdę tutaj ładnie postarały, no. Ja pierdzielę. No, gody ładnie poleciały. Dobra widzowie, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek na tej na Kuboidzie Gildii God. Także moi drodzy, kto jeszcze nie zostawił subskrypcji, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. A kto dotarł do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag dab, tak jak ja teraz zrobię daba. No i co, do następnego odcinka, no i tyle, pozdro i yo.